Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym Widoniusie. Dawno Widoniusów nie było, ostatni był na początku września, a tu już kończy się październik. Warto więc nagrać znowu coś nowego. Już jesień mamy, nie czas może na spacery, ale dzisiaj wyjątkowo ładnie jest na dworze. Czuć tą jesień, fajnie na drzewach żółcą się liście. No i takim spacerkiem dzisiaj wykonam kolejnego Widoniusa z kija, bo kamerka na wysięgniku, na monopodzie. Moi drodzy, czas szybko leci. Już po wakacjach, dawno już po wakacjach, po naszych koncertach. Jak wiecie, zaszło w Elstacie troszeczkę zmian. Ekipa Elstacowa nam się uszczupliła. Ale działamy dalej. Dalej robimy swoje. Dalej mamy audycje, na które bardzo Was zapraszam. I dziękuję tym, którzy są i tworzą nadal Radio Elstacja. Co nas czeka w miesiącu listopadzie? Na pewno czeka nas premiera płyty Darwaya, New Dimensions. Będzie to w markowym graniu 15 listopada. Darway przysłał już płytki do prezentacji. Również przysłał dwie płyty z przeznaczeniem na konkurs dla słuchaczy Radio Elstacja. Warto więc być tego 15 listopada, posłuchać, pilnie słuchać, żeby znać pytania, odpowiedzi na pytania konkursowe, no i oczywiście wygrać płytę Darwaya. Mam też taki ciekawy pomysł. Nie wiem, czy jak to odbierzecie, ale może warto by, żeby ekipę Elstacjową jeszcze ktoś zasilił, w sensie dołączył do nas, do ekipy Elstacjowej, bo w tej chwili jest nas tylko trójka. Beata, Piotrek i ja. Jak ktoś miałby fajny pomysł na audycję, ma w sobie pasję do L-muzyki, potrafi prowadzić audycję, ma fajny pomysł na siebie i chciałby ten pomysł zrealizować w Radiu Elstacja, to dlaczego nie mógłby z tego skorzystać, prawda? Temat zostawiam otwarty. Można się do mnie odzywać, pisać. Nie jest to jakaś działalność zarobkowa, ponieważ Radio Elstacja jest radiem non-profit, niekomercyjnym, które nie płaci redaktorom za granie tutaj. Każdy to robi hobbystycznie, poświęca swój prywatny czas, żeby tę audycję prowadzić, za co też bardzo ekipie dziękuję. Ale myślę, że warto w tym radiu zaistnieć. Czyli ktokolwiek z Was ma taką ochotę, chciałby audycję poprowadzić, proszę pisać. Proszę pisać. Na pewno część z Was ciekawi, co tam u mnie, jak projekt najnowszy Koningator Hardena. Więc wszystko póki co tkwi gdzieś w bezczynności. Projekt się zaczął, bo owszem, on się zaczął już przed wakacjami. We wakacje niekoniecznie był na niego czas, ale to, co mam, to w tej chwili jest jakieś 15 minut szkicu muzycznego, który czeka na dokończenie i czeka na kontynuację. Ale pojawiła się wersja fizyczna albumu Struktury ujarzmione, wersja kopertowa, czyli koperta tekturkowa, w niej płyta CDR Audio. I dziękuję Wam za zainteresowanie tą wersją fizyczną, bo
żywo zareagowaliście na tą płytę i już się posypały propozycje kupna zdobycia tej płyty, za co bardzo Wam dziękuję i wysyłam na bieżąco te płytki do Was. I to cieszy, że coś, co się robi, odbija się tym, że no ta płyta gdzieś idzie dalej, tak? A nie tylko wisi na Bandcampie. Z Koniugatorem Hardena oczywiście będzie podobnie. Jak tylko tą płytę skończę, a myślę, że chciałbym w tym roku ją skończyć, bardzo bym chciał, to też na pewno będzie wersja fizyczna, na pewno będzie zaprezentowana w mediach, w radiach. Będę chciał ją wysłać tam, gdzie to tylko możliwe, gdzie będzie można jej posłuchać i oczywiście też ją zdobyć. Chciałbym, żeby ta płyta była poniekąd najlepszą moją płytą, żeby przebiła sygnał z Kondora, no bo jest to też płyta lemowska, czyli jej inspiracją do jej powstania jest płyta, jest opowiadanie Stanisława Lema Przyjaciel. Życzę Wam spokojnego dnia, spokojnej niedzieli, może też jesteście gdzieś teraz na spacerze i do usłyszenia na audycjach w przyszłym tygodniu. Co prawda będzie tylko jedna audycja w środę, Retrogranie z Piotrem Paszkę, a my się usłyszymy za 2 tygodnie w czwartek na kolejnym markowym graniu. Pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło.